Pół wieku, a nawet więcej razem. Złotogody świętowali Bolesława i Tadeusz Królowie z Bukowej. Z tej okazji w Bełchatowskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się niezwykle miła uroczystość. Jubilaci zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczył wójt gminy Bełchatów Kamil Ładziak. Bolesława i Tadeusz Królowie poznali się na początku lat 60. minionego wieku. Pamiętają, że pierwszy raz zwrócili na siebie uwagę na zabawie w Janowie. 5 lat później wzięli ślub. Wychowali syna Marka, mają 2 wnuczki, Alicję i Sylwię. Dzień ślubu pamiętają bardzo dobrze. Ja pamiętam, no dobrze pamiętam. No właśnie, było dzień pogodny, dzień październikowa, sobota. No i właśnie jak to było, no wszystko. Czekało się na gości od strony męża. No jak przyjechali, to no to właśnie, to się teraz trzeba było iść do sąsiada, się ubrać, przygotować do ślubu. No i potem orkiestra prowadziła właśnie z tego domu, w którym się tam u sąsiadki ubieraliśmy. No i błogosławieństwo w domu, no i potem orszak do kościoła. No nie tak jak teraz samochody, to były może 3-4, a reszta tam, no gości nie pojechało, no bo wiadomo, że tak nie było tyle jak teraz. No i po ślubie z powrotem do domu, no i wesele, no i tak do białego rana. Jaka jest recepta na udany związek w rodzinie królów? Mi się wydaje, no, że tak zgoda, no i jakoś wyrozumiałość, żeby jedno drugiemu się nie sprzeciwiało za dużo, trochę może trzeba ustępniać. Po moim zdaniu to jest dura miłości. O, no właśnie, to tak. To jest zdrowie. No i to by było na tyle, no cóż tam więcej. W uroczystości Złotych Godów jubilatom towarzyszył syn Marek z żoną Joanną, którzy niedawno także obchodzili jubileusz 25. rocznicy ślubu. Może przede wszystkim stałość w uczuciu, niezmienność, no i też miłość. Miłość. Wzajemne zaangażowanie. Zrozumienie. Wzajemne zrozumienie. Wychowaniu też dzieci. Coś tam z pokolenia na pokolenie przechodzi po prostu. Rodzina się często spotyka? Tak, bardzo często. Przy każdych imieninach, urodzinach, jakichś właśnie takich okolicznościowych. Jest dużo wspólnych imprez. Spotykamy się często. Jubilatom życzymy kolejnych lat w zdrowiu i miłości.